błotne zabawy. A my jesteśmy na kolejnej miejscówce i witamy was w kolejnym odcinku na moim kanale vlogowo-urbexowym. Siema Mati. Siema, to jest 30%, może coś z tego da. Na pewno da. Dobry film, kolejny odcinek. Zrobiliśmy rogi diabła. Ja już ubrałem kaptur, żeby mi nie było. Ale zrobiło się chłodno. Niestety idzie zima, nieuchronnie. Słuchajcie, pokrótce. Znajdujemy się w miejscówce, która zdaje się być jakimś opuszczonym gospodarstwem. Już takim dość zapuszczonym. Co ciekawe, jesteśmy już blisko granicy jakiejś tam. I takich zabudowań jest po drodze parę. A to jest takie już mocno opuszczone, więc łakomy kąsek. Zobaczymy, gdzie się uda w ogóle wejść. Dobra. Na pewno, co jest ciekawe, tak myślę, że przyjdziemy tu. Tak. I najwyżej, jak się uda z tamtej strony do tych głównych budynków. Dobra, dobra. Nie wiem, czy latarka będzie potrzebna? Może... na pewno, jeżeli się uda do tego głównego domu, to na pewno. Mhm. Bo tam wtedy było ciemno. Wędzarnia albo coś w tym stylu. No, ale zobacz, tu jest buda dla psa i tutaj tak jakby też. Czy to jest studnia? Nie, to jest studnia. To jest studnia. O, ale tu jest błoto. No, spokojnie. Rozpoznanie. No, tu już dachu nie ma. Już widać ewidentnie, że nie ma dachu. Wiesz, co mi to przypomina? Naszą wyprawę do tej opuszczonej wsi. Troszkę podobnie. A faktycznie. Podobnie wyglądały ten budynki, tak. O, to już jest zaawansowany stopień rozkładu. No tutaj pewnie w samym tym jakichś dużych smaków nie będzie, ale to co możemy wam powiedzieć, lekko zdradzić, przy najbliższych tamtych budynkach na pewno będzie coś ciekawego. Będzie się działo. Kurde, to już jest tu kupę lat opuszczone. Jakieś łapawice na łapę. To było wyszło z broni. To jest gdzieś strzelnica obok? Nie kojarzę nic. No o tej godzinie chyba się nie poluje. Ale to może być... nie wiem jak tutaj, ale na przykład przy takich dużych polach mają takie maszynki, które są podłączone do butli, które wystrzeliwują co jakiś czas. A, straszaki na zwierzynę. O kurde, ale klimat. Ty, tu prąd płynie? Raczej już nie, ale... Nie chciałbym. Nie chciałbym się z tym prądem spotkać, nie? No, tutaj powiem ci szczerze, to zaraz się samo zapadnie. Na pewno jest możliwość przejścia tam do pomieszczeń obok. Ale widok jest naprawdę fajny, nie wiem czy widzicie to. O, ja się muszę bardziej chyba wytężyć, tak. Zobacz, czy mi na łeb nic nie spadnie. Kurde, sześciosane belki, ale widok. Zobaczcie, jak ładnie natura odbiera to swoje. Piękny widok. Spotkała mnie blokada. Blokada, jeżeli czujesz tą blokadę. No, coś tam umarł? Raczej umarł nie, ale nie wiem, czy ktoś tu po prostu nie zamieszkuje sobie. Ale śmierdzi. Nie lubię takich pustostanów w takim stanie, bo raczej nie róbmy jakichś dużych wibracji, żebyśmy mogli stąd wyjść jeszcze. Co? Póki jeszcze są upalone. Tak, na pewno. Tu były palone ewidentnie papierosy albo coś. No co, wchodzimy? Tak, tak. Na razie to jakoś odstawić? Wiesz co, bo to jest jakby tutaj, nie wiem czy to jest tylko... Nie no, tu ewidentnie ktoś pomieszkuje. Jakiś homeless. Wow. Ale podłoga jako tako się tu jeszcze w miarę trzyma. No tak ci powiem. No jako tako. Czy co można powiedzieć? Próbuję zobaczyć rok, ale to i tak pewnie nie ma nic do tego. Czuję sam mocz. Też czuję mocz. Im bliżej tu podchodzę. Dobrze, tu zwłok nie ma.
miastach to już przebywać ogólnie, bo cały czas mam wrażenie, że ten sufit zaraz mi na łeb spadnie. O, radio soku. Mocno, mocno. Mocno tu jest. Panie Mateuszu, jest jakieś inne wyjście stąd? Można by się rozejrzeć, nie? Podejrzewam, że tędy. Co, ja chyba cyknę parę zdjęć. Bo już mi się tu podoba klimat. Wczesnego PRL-u. Ale też skład... Stan tego budynku jest już naprawdę... Tak. Bardzo mocno zaawansowany. Jeśli chodzi o rozpad. Mam wrażenie, jakby tu wszystko chciało mnie już... posłać na tamten świat. W razie czego tam mamy dwa wyjścia drzwi. Patrz, jeszcze stary piec. No chleb. Zaraz pójdę zobaczyć, bo widzę stare gazety, ale skupię się jeszcze na tym pomieszczeniu tu. Bo tu widzę... Dobra, ja idę w międzyczasie na strych. Zobaczyć. Ale co, chcesz iść? Poczekaj, ktoś tu skarpety suszył, widziałeś? Ktoś tu uciekał i skarpety zostawił? Suszył je. A, suszył. Ewidentnie są suszone skarpety. Wiesz, wszystko możliwe, że za tymi drzwiami ktoś śpi. To może dopóki jesteśmy razem, zobaczmy, czy w ogóle... Proszę. 2004 rok. A drugi 2005. No, ale na pewno nie jest to rok tutaj... 2007. Opuszczenia tego. Ale wali moczem. Więc tak, no wychodzi tutaj na razie ostatni kalendarz, jaki widać, jest 2007 rok. Tu jest gdzieś nasrane, tam. Strasznie śmierdzi, masakra. 2007 rok, może być. Może być tak, że akurat trafiliśmy na przerwę tego pana, który tutaj zamieszkuje. Ludzie są normalnie bezczelni. Tu ma kibel. I to jest wejście na górę. Co, wejście to chyba jest pikuś. Tak, to normalnie otworzysz, jedne i drugie. Widziałeś? Tu babelka tylko wsadzona. Tak, ja ją wsadziłem przed chwilą. Bo te drzwi się tak nie do końca zamykałem, te też jako ten od... Tą deskę odsuniesz, to normalnie wychodzimy. Czyli tu mamy wyjście. Tak. Dobra. Nie musimy tam przez to zawalone. No... całe szczęście. Trochę butów zostało. Ja, wiesz co, ja zajrzę takim szybkim krokiem do góry, bo tam patrząc na... Dobra. Na ten dach tam pewnie za wiele nie będzie, ale tu jest fajna pan zielonka. I ja... Muszę tu trochę aparat przestawić. Bo on mi tutaj sam ISO ustawia, ja nie chcę, żeby mi ISO ustawiał sam, ja chcę sam sobie tu będę decydować. Myk. I myk. Wódeczka była spożywana. Grubo. Gazety, weki. Special. I gumofilce klasyczne. Ale chlew straszny. Radio Sokół. Nie mylić z tym znanym, sławnym raperem. Klik. Mati u góry robi rozpoznanie. Słychać, jak sobie tam opowiada. No powiem wam, że grubo. Grubo tutaj jest. Jeżeli chodzi o rozkład. No tu widać, że też ktoś działał. Jeżeli chodzi o rozbieranie sprzętów. Jakieś lalki. Tylko nie wiem, czy uda mi się tam dojść. Jakaś puszka. Tu jest właśnie ta kuchnia, którą było widać z dołu. A tu są jeszcze książki w języku rosyjskim. Tylko tam chyba mi się już nie uda dojść. Spróbuję.
Jak góra? Wiesz co, telewizor i jakieś stare książki w języku rosyjskim. Czyli warto wejść. Widzę wejście antenowe. Tu nic nie ma w schowku. Schodek wydaje się być najbardziej solidny z tego wszystkiego. O kurde. Wanienka. Na pierwszy rzut oka nie wiem. Fest grubo. O, tam z tamtej strony tam jest fajnie. Widać, że tam też ktoś działał z rozbiórką. Dobra, altarka mi będzie tu potrzebna. Muszę sobie uwolnić ręce. W razie czego. Miałeś język rosyjski? Tak. To coś dla ciebie. Ruski język. No. Dla klasy pierwszej szkół średnich. O, to coś dla mnie. Tu strach jest w ogóle postawić nogę gdziekolwiek. Ale ktoś tutaj się zabezpieczył, budując taką konstrukcję. Czasem żałuję, że nie biorę więcej obiektywów ze sobą, z tego względu, że to by się przydało coś szerszego niż 35 mm. A z drugiej strony też często używam czegoś jasnego, a najjaśniejszą mam tą 35 właśnie od Sigmy, bo 1.4. Dobra, jak myślicie, spadnie mi się to coś na łeb czy nie? O, pranie już spadło. Jak widzicie, to na pewno się stary podręcznik do nauki jazdy. Kiedy była zastawa? 87 rok. Niestety nie jest to książka dla lubiących tylko obrazki, bo tych obrazków nie ma tutaj za dużo. Bardziej tylko typowe znaki, sygnalizacja, ale też opisy. Tu gdzieś widziałem i był, co to jest tłok. Także no. O, kierowca, alkohol. No, temat jak zwykle aktualny. W ogóle tu jest pełno książek, z tego co można zauważyć. Tam jeszcze jest nawet chyba jakieś od Zetora. To, że to akurat jest książki z językiem rosyjskim, nawet pomijając gdzieś tam lata perlowskie, że wtedy to był wiodący język, to jesteśmy też blisko granicy, gdzie no, ten język był powszechny. Szczególnie jeżeli chodzi o handel wymienny. Fest. Fest grubo. Danienka też kultowa w sumie do dzieci kompania. Nie wiem, tam się już boję iść, bo tu jeszcze tyle, o ile to jest oparte na ścianie nośnej, tam już nie. Chyba sobie odpuszczę tutaj to miejsce i przejdę do Matiego bliżej. Ale tędy, czy tak jak szedłem? Nie, ten tak jak szedłem, też mam sprawdzoną drogę. Okej. Okay. Myk, 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 jak ninja. Myk. Tu jeszcze można na górę iść, wyżej. Ups. Tu jest fajny ten, durszlak. No jak ty tutaj szedłeś? Po tych deskach. Po, tak jak masz, tylko... No. Tu. I tu już będziesz miał ten, równo. Ok. Bo widzę, że tu już jest tak trochę... miękko. No jest, jest, bo tu jest, widzisz, to jest to wejście, to pomieszczenie, gdzie było zapadnięte całe. A gdzie widziałeś ten telewizor? Tam jest. W tym pomieszczeniu? Tak. Okej. Okay. Tu masz jeszcze durszlak, taki typowo stary. Ty, zawieszony. To są odkurzacza. No jak? W ogóle tu jest pełno książek w środku. Nawet było książka na kurs kierowcy z 87 roku. Tam w tym ostatnim kartonie i tam jest. A, widzę. A tu się da po tym iść? Jo, tak, tylko przy samej ścianie. Co, sobie tutaj zrobię małą przerwę. Bo widzę, że po tej belce można iść. O! Kojarzę to wydawnictwo. Podręcznik kierowcy, kategorii B. Fajne. Wow. Kawał historii, co? No jest, troszeczkę. No zobaczcie, jak tam fajnie jest na dole. Właśnie też tutaj opowiadałem, że to też nie jest przypadek, że akurat tu jest jakby troszeczkę tych dużo książek w języku rosyjskim. Już pomijając to, że właśnie w PRL-u to był główny język, którego uczono, ale... Jeszcze ja się na to złapałem. No jeszcze też. No widzisz, ja już akurat nie miałem. Czytadła, pocketbook, ale handel wymienny, który się tutaj odbywał przy granicy.
Przygraniczna strefa i handel wymienny. Ale klimat z tym telewizorem to jest mega. Ty, to jest huśtawka jeszcze taka, jak kiedyś była zawieszana na ten? Z takimi tymi? Na framudze? Nie, a nie, to są te patyki takie. Ale kojarzę tą huśtawkę. Ale wiesz, to gdzieś tak, zawsze wieszało kołki do, tak, tak, na tę futrynę. Mhm. A jakim celu wiszą te tutaj te bedyle? Wiesz co, zobacz, tu są jakieś haki, może tutaj jakieś zimowe ubrania. Tylko nie wiem, czy wtedy mole tego tu nie zjadły. Tam jest dopiero bałaganiarnia, co? No, tam musimy się dostać. Musimy, ale to wiesz co, tamtą stroną trochę nie nada. Nie, tamtą nie, jak już to tylko spróbować tutaj przez te kanapy, bo inaczej to będzie ciężko. O, jakie fajne oprawki. Brylki bez szkiełek. Klimat, nie? No. Kurde, dobre. Te belki są jeszcze fajne. Co się skończyło? Chyba się wyłączyła, więc nie zdążyłem zobaczyć co. Czyżby karta się zapełniała? Może być już. No, może być. No jak co, to ten, to przełożymy z mojej karty. No, jeszcze zerwą. Też będzie się stało. Więc chodź, pomalę mu świat na żółto i na niebiesko. No widzisz. Dobra, teraz się szybko przerzucę na drugą kartę i na baterię. No tam stół do tego. Powiedzmy, że jest. Ale się z tym. To fajnie, wiele eksponatów do zdjęć. Jest, no. Tu są sztosy rzeczy do zdjęcia, dlatego sobie nie puszczam, żeby tutaj... Bo to są, wiesz, takie zostawione i nieruszane, tak? I ktoś, powiedzmy, tutaj już dawno to odkładał i to leży. Ja myślę, że byśmy musieli po prostu tędy, wiesz, wejść. Tu trzeba będzie uważać na tą deskę, bo jest gwóźdź. Zabiera. No dobra, to spróbujemy się jakoś tutaj dostać i widzimy się za chwilę. No i niestety, kolejna miejscówka i kolejna lalka. Coś chyba nie mają szczęścia. Powiem, że te lalki to już mi prześladują. Także jakby ktoś chciał mleka, to śmiało pisać. Mamy. No, z tego tu już nie za wiele mleka poleci. Zresztą krowa by się przydała. Nie wiedziałem, że w takiej ruinie, bo to jest w sumie ruina, będzie tyle jeszcze wyposażenia, wiesz? A to chyba jest o taki choinek. Tak, to jest stojak. Taki stojak. Stojak do choinki. No właśnie takie ruinki, jeżeli to jest, wiesz, zostawione takim zębem czasu, a nie dewastowane, to właśnie mają najlepsze. To po prostu wygląda tak, jakby ktoś tutaj się z dnia na dzień wyprowadził wszystko po... albo umarł i zostało tak po nim. Też tak może być, dokładnie. I koniec. I to jest... Nie miał kto tym się zaopiekować i budynek został sam sobie. Tak, dokładnie. Co, tutaj chyba już nie będziemy ryzykować. Bo to już jest takie mało pewne. Zresztą nie, tam jest lipa, bo widziałem to od dołu. Tam była lipa. Zresztą tu też takiego za bardzo nic nie ma, żeby ani do zdjęć, ani za bardzo do nagrywania. Jedynie kolejny uchwyt leżący. Uchwyt do? Taki wieszak. Tu masz też do tej krowy tam, co mówiłeś. Też coś słyszałem. No. A zobacz, gazety też w języku, tak? Rosyjskim. Aj, ale 97 rok. Ale to wszystko niszczeje. Dobra, ja myślę, że tutaj z tego pomieszczenia wszystko. Idziemy dalej, póki mamy światło. Tak jest. Ale to chyba w Polsce była jakaś gazeta, co produkowana, bo to jest może tylko dla ten, dla jakiejś tutaj nacji. Blagovist. Blagovist? Christios. Christus? Wosk. Czyli Chrystus zmartwychwstał. Czyli no zawsze widać pisanki. Kwiecień. O, 97. Czyli zmartwychwstanie. Kurwa, sorry za mój rosyjski, ale naprawdę nie uskuteczniam go od lat, bo nie mam takiej potrzeby. Wiesz co? Zrobię sobie telefonem tą lalkę, bo zrobiłem jedną. Zaraz wrzucę drugą. Ludzie będą myśleć, że ja coś z tymi lalkami mam, nie? A jak? Lekko creepy. Tu też kolejny telewizorek. Ale to jest dobre, kurde. Ozdóbki jeszcze. No to przecież. Wiatr? Raczej tak. Czy mamy kościa?
Raczej nie, ale to jeszcze jest ten, od łóżka oparcie. Tak, kojarzę. No bo powiedz, kto ma zamysł, żeby stawiać kapliczkę przy domu? A może... Te kwiaty fajnie wyglądają gdzieś? O, też fajnie, no. A może to po prostu były osoby prawosławne? Możliwe. Też by miało jakiś sens. Tak, też tak uważam. Bo jednak te okolice... W jakiejś tam części należały, bo prawosławne. Ale pusto. W niej. Tak, no niestety nie wiadomo. A zobacz, ono jest z dwóch stron. I z tej, i z tej. Aha. Także figurki, które były, no zostały już usunięte. Na pewno były wykonane z czegoś, co wiesz, było warto z sobą zabrać. A zobacz, nawet myślę, że teraz ten budynek do gniazda labociana przygotowane. No, płyta pod gniazdo. No ale wiadomo, no budynek jeszcze trochę i się sam zawali. No, teraz niestety będzie ciemno przez chwilkę. O. Dziwne. Co? To nie takie coś jak do roweru kiedyś było, jak na narzędzia przypinane? Możliwe, możliwe. Krzesło mi się tu podoba. Jesteśmy w jakiejś teraz części jak stodoła. Coś w tym stylu. Tarka do czegoś. Bateria off. Tak. Piec kaflowy w częściach. Piec kaflowy w stylu zrób se sam. No i palika. No, są te. No, ale to mógł być faktycznie tu piec jakiś do wypalania albo chleba, albo czego. No tu już ziarna jeszcze są zewnątrz. Słoma. A na 100% nie zobacz. Tu tak, góry, i komin. Tu jeszcze. A to drzewnie to trzęsło. Wiszące, nie, no to zdjęcie z tego, co musiało mnie wyglądać. Czemu? Dlaczego ktoś to zrobił? I teraz na tym jeszcze postawię się kiedyś. Już co ten cień fajnie nam wygląda. To znowu tą lalkę posadzić, to by było mocne. Szczotka. Teraz jak wyszliśmy, zaczęła auta jeździć. Jeszcze zobaczę sobie tam, tą część podwórka. Ty, tutaj są chlewy dalej. O. No proszę. Co my tu mamy? To jest stara IKEA polska. Niby nie znają. Oj, to bardzo. To jest taka po prostu... Ale te same ten, oprawki i okulary, co były tam u góry, w tym domku. Katowice nocą. Zbliżową nocą. Papa, jakieś dywany. Ktoś tu miał ciągnik na pewno rolniczy, bo są dętki. Zobacz, ładnie rękawice przygotowane do pracy. No żył ktoś sobie tutaj spokojnie. Nawet miał przykryty cement folią, żeby mnie stwarniał. Niestety, albo zmarł. Albo... A widzisz. Tu masz więcej pasków do spodni, widziałeś? No. To nie są paski do spodni, to jest jakieś uprzęże do czegoś. Zastanawiam się, czy faktycznie to nie było do końca. Nie wiem, może widzowie się wypowiedzą. Może ktoś wie. To? To jakie do konia jakieś szelki chyba, co? Albo jak na siodło jakiś ten? Możliwe. No niestety, braki mamy w tych sprawach. No my nie ze wsi. Nie doinformowali. Dobra, ja mam taki pomysł. Idziemy teraz tam. Do tej części ciekawszej. Myślę, że tam teraz ta główna część. Szkoda prądu, idziemy. Chyba, że szedł to pomieszczenie obok. Tak na szybkiego. Lampa od czegoś. Już brzmi ciekawie. A, tu był warsztat. Ale nie ma odmienionego sufitu od ciapka. Widzę, że miał bisa. To jest kołpak od bisa. Tak? Tak. Przygotowane. Tak, oryginalny kołpak od bisa. 1000%. Lodówka. O, masz nawet dekle, oryginalne Fiata. O panie, to teraz to jest raryta. Zdawaj na Allegro. Ta. Lampa od Liaza. Tu masz więcej dekielków. Komplet byś może uzbierał. A tu jeszcze jest jakiś płyn. To jest olej jakiś. Część warsztatowa. To też stara kuchnia jest. Dokładnie. Masz części od Liaza, nie? Zobacz, to jest lampa od Liaza. Od Jelcza. No. Tak, helas niemiecka. O, i mamy podróbki nawet, zamienniki kołpaków do malucha. Plastikowe. Też miałem takie. O tyle są dobre, że są ciche, nie klepią. Fajka.
od silniczka. Zobacz, Hipol, Superol, rolniczy olej, Hipol bardziej skrzyniowy. Lux to jest chyba silnikowy, jak się nie mylę. Albo z racji tego, że jest stąd wszędzie daleko. Podkłady do kół. Może blokowe. Okoliczne mieszkańcy tutaj serwis robił jakiś taki. Ciekawe. No bo tu, ale tu by nie wjechała ciężarówka, zobacz, nie ma takiego. Ciężarówka nie, ale... Śmaluszek, nie? Wróć do lat, gdzie był tylny napęd i oleje. Mhm. Tam masz przełącznik od jakiegoś ciężarowego samochodu. Tak. Widzisz? Kierunkowskaz albo wycieraczki. Spoczko to wygląda. W ogóle te ściany. Mała przeprawa. I zaraz zobaczycie coś ciekawszego. Ale już widzę, że okna są zabite. Ale śmietnik. Co nie depniesz, to jakiś plastik. Dramat. Odkurzacz. Nowszej generacji już. My idziemy przez jakiś śmietnik. Fajnie. Fajną drogę obrałeś. Nie chcieliśmy być na widoku, tak. Żeby zaraz jakieś studzienki nie wpadł. Albo szamba, albo innego dziadostwa. A, czyli ktoś to sobie już zabezpieczył. Kurde, stary maluch. I to stary. Stary. Bo zobacz, jakie ma zderzaczki. O, Mati tam próbuje przez główny, ale raczej wątpię. Co my tu mamy? Dmuchawa? Nie, ale przyjdę zaraz zrobić zdjęcie. Kurde, patrz. Estek, ale po wypadku. Biedny maluszek. Wydaje, że został po właściciela. Czekaj, czy tu nie ma szamba? Nie, to jest waga. Przecież został wypchnięty, ale zjedzony. Licznik, kapliczka, pająk, cały, ręczny, wszystko jest. Futer. Wiesz co, nie widzę, jest tak zaniedbany. Nie, silnik ktoś wyrwał. Kurde, masło na lepszym stanie niż ja miałem. No, coś jedzie? Ja jeżdżę. Dobra. Super to wygląda. Tylko tu się za coś ciągnął. Dalsza część podwórka, tutaj biedny malec. Tam pójdziemy w drugiej kolejności. Szukam wejścia do tego budynku. Takiego najmniej inwazyjnego. Mati znalazł okno, ale trzeba by coś podstawić. Natomiast tutaj mamy jakieś gospodarcze jeszcze zaplecze. I myślę, żeby sobie to teraz zobaczyć. O, stara kuchenka. Kojarzę. Mieliśmy taką plata, ale zarośnięte. Najgrubsze pokrzywy sobie brałeś. Co tam jest? Dach zawalony. Nic takiego. Z powrotem. W trybie marszowym. Teren prywatny, w ten zbroniony. Uwielbiam te napisy na budynkach. Mała zmiana planów. Jednak wchodzimy do tego budynku, który chciałem na końcu zwiedzić. A więc tutaj był trzymany ciapek. Wow, jaka graciarnia. Warto tu wejść. To jest mocny widok. To jest mocny widok. Stare narzędzia. Stara mucarnia to jest, tak? Jakoś to się tam nazywa fachowo. Wybaczcie za moją niewiedzę, ale jestem mieszczuchem. Miałem życie ciekawsze w budowę ciągników. Na przykład. Skrzynka wojskowa. Tak? No. A co tutaj są za sprzęty, to w ogóle jestem silny. Zaraz tą skrzynkę wojskową pójdę zobaczyć, tylko wiesz co, na razie tutaj jestem tak zaciekawiony tymi gratami. Wszelkie maści. Tam to znaczy gdzie? Tam? No muckarnia, no. Tam to znaczy gdzie? Gdzie ta skrzynka jest? To jest kołowrotek od młyna, od tego, nie od młyna, tylko od studni. Ty, ktoś tu materiały budowlane zbierał, ewidentnie, deski suszył. O, grzybek i plecha. Tutaj już by się zmieściły jakieś konkrety. Co na góra? Czy musiała być dmuchawa? Dmuchawa była na zewnątrz, widziałem. Grabie są jeszcze, cepoki. Waga. Sporo rzeczy zostało takich. Kurtyna z dywanu i wyjście na dwór. Fajne miejsce jest usytuowane to gospodarstwo, muszę wam powiedzieć. Są bardzo piękne malownicze tereny. Przygraniczne są. Sznurki, to są powiązałki. Pastuch nawet jest elektryczny. Tu. Co jest? Pełno worków.
takich. No kurde, to są te jeszcze solidne ostatnie worki. Ktoś tutaj zbierał ziarno, to mocno, suszył deski. Sporo rzeczy robił. Robiło to gospodarstwo. Na to wychodzi. Ziarno. Aha. Dlatego pewnie były tam w swojej prawej stronie jest spust. No. Jest, jest. No są wanny. No. Tutaj bardzo popularne było karbowanie skóry i wymieszanie w domach, w mieszkaniach. No. Taka sobie wisi. Co ty gadasz? Idę na górę. No mówiłeś mi. Ta drabina się wydaje, zdaje się być dość solidna. Była spoko. Jest podwójna, tam wręcz jakby się trzecia leży. Tu jest klimat, panie. Zwinięta i czeka. Tak. A jak sufit sprawdzałeś? Co tam poszedłem, tam spoko. Tam, gdzie jest takie... Jest i ziarno. A chętnie bym zobaczył tam w ten róg, bo tam jeszcze jakieś ubranie wisi. Kwoka wisi. No jest coś taki, kurde. Ale tu już góra poszła, zobacz. Tu się barka załatwiła jedna. No tak, tak. Tylko. Ale tam normalnie doszedłem do... Tam, do tego miejsca, do włączenia i spokojnie tam się dało. Mhm. Tu nawet światło było, zobacz. To nie było tak całkiem archaicznie. A tu są te wanienki takie stalowe, aluminiowe. Miotła. Moja babcia takie robiła. Z chrustu? No. A tam? To jest karmik chyba. No. Dlatego mówię, że do GoPro to trzeba mieć baterii i całe kurde multum. Faktycznie, garbowana skóra. Coś takiego znalazłeś. Na nowe groby, jak się usypuje, to jest... Taka drewniana nasadka. No wiem, taka... No to tu właśnie sobie taka leży i czeka. Tam jest waga. Tu lampa już taka nowsza. Ale to miejsce jest pełne, kurde... Takich starych jeszcze rolniczych rzeczy, nie? W gospodarstwie takich przydatnych, wiesz. Typu ta miotła, czy te grabie, czy ta szufla zrobiona z tego. Zobaczcie, jakie to w ogóle ma, jak to się mówi, trzonek. Przecież to jest wszystko... To się trzeba zatrzymać. Tak, to jest handmade'owa robota, ale taka mocno handmade'owa. Kurde, teraz się wszystko kupuje plastikowe, takie wiecie, jednorazowe, a tu macie naprawdę naprawdę solidne. Dobra, Stanisławku, zrób tak, żebyś nie wpadł na dół, nie? I butelki po spirytusie, a jak? Na bogato. Węgiel. Słoiki. Pełno sznurka. Tu jakieś warzywa zgnite węże. I węgiel w workach. Nawet dwa worki węgla są. Ole, klasyczne te. Widziałeś? Zobacz, jakie fotele. Wow. Stół też tego typu. Węgiel, węgiel i węgiel. Ktoś sobie tutaj węglem dogrzewał chatę. Faktycznie worki jutowe wiszą. No, te fotele są super. No, kojarzę ją, nawet mieliśmy taką. Co masz ciekawego? Pełno marynarek. Aha, to dla grabarza. To by się zgadzało. Czekaj, to byśmy musieli czarną poszukać. No, szafa. Klasyka, ale zawsze to jest taka... Czarne nie będziemy mieli w ofercie, ale spodnie będą. No i widzę, że gratis radyjko. Z kasetą w środku. O proszę, elegancki zestawik. Na każdą okazję. Tak, dokładnie. Ostatni i najnowszy. Trend. Czyli nie czarny. Wow, tu mamy dziurę. Tu już nie ma co podchodzić. Ale klasycznie. Klasycznie, klasycznie. Normalnie taka stodoła jak z filmów. Zobacz, kurde, no wszystko tu jest zachowane w oryginale. Tak jak... Po kiedyś rodzina było. Się tutaj wprowadziła, pewnie powolnie i tak jak było, wszystko zbierali, aż poumierali. Aż no na to wychodzi. Ty zobacz, jaka to jest produkcja. No, szkodziska. Też jest coś tam automatyczny, tak, jakiś? Proton. Pyry, Proton. O, ty, on. Proton. Side B. Z muchą. Muchę uwolniłeś po latach. Ona żyje, it's alive. Dobra, teraz przyda się, kto ma kasecieka. Bierzemy kasety i odtwarzamy. Głośnik był w zestawie. Fajnie, fajne. Zostawiamy jak było. No jak wam się podobało? Mocno, nie? Dobra, słuchajcie, to będzie na tyle. Dom odpuszczamy. Dom jest dobrze zabezpieczony, nie chcemy się tam włamywać chamsko. No musimy sobie odpuścić, no niestety. No, nie tak będziemy. Czasami bywa. Nie będziemy chamsko się wbijać, nie będziemy wyważać okien i tak dalej, więc sobie odpuszczamy. Więc co, dzień się powoli chyli ku końcowi, słońce zachodzi, mieliśmy w ogóle piękne światło do zdjęć. Zdjęcia zobaczycie na wstępie zbronionym, polecam zajrzeć. Widzimy się w kolejnym odcinku o urbexowej, że powiem, tematyce na moich vlogach, także co, Martin. Dzięki.
Ale mamy dajcie znać. Mamy pociskane te kamery. Mamy, no niestety. Dajcie znać, jak wam się podoba. Coś może zmienić. A my na dzisiaj kończymy. Lecimy na następną miejscówkę. Do zobaczenia. Cześć.